Cześć wszystkim, witam Was serdecznie, Ewelina Szala. Jestem w tej chwili w siłowni Hell Gym i specjalnie dla Was będę nagrywać swoją krótką historię, aby te z Was osoby, które mnie nie znają, poznały mnie, jak to się wszystko zaczęło i jak stałam się zawodniczką bikini fitness. Bo tak naprawdę mam już 34 lata, zbliżam się praktycznie do takiego wieku 35 lat i ktoś by sobie pomyślał, tak troszeczkę za późno na zawodniczkę bikini fitness, ale ja uważam, że to wcale nie jest za późno, bo zaczęłam w wieku 30 lat, także w 2014 roku zaczęło się to bardzo spontanicznie, bo po prostu w pewnym etapie swojego życia postanowiłam zadbać o siebie i chodzić na siłownię. I tak naprawdę moje pierwsze kroki na siłowni to było tylko i wyłącznie bieżnia, orbitreki, coś tam sobie machałam sztangielkami, nie wiedząc zupełnie jak ćwiczyć, jaką poprawną technikę wykonywać i co chcę zrobić ze swoim ciałem. Jedyne zmiany, jakie zaczęłam zauważać na swoim ciele, to oczywiście pojawiająca się kratka na brzuchu, tak zwane ABS, co mnie motywowało, no i to, że chudłam. Chudłam i myślałam, że wyglądam fantastycznie, bo tak naprawdę w większości kobiet o to chodzi, żeby schudnąć, ale co z proporcjami, co z mięśniami, o tym zupełnie nie miałam pojęcia. I nie wiedziałam wówczas, że to jest ważne. Do momentu, kiedy ktoś mi powiedział, słuchaj, skoro tak ćwiczysz i masz takie efekty, fajną kratkę na brzuchu, nie masz tkanki tłuszczowej, może coś byś z tym zrobiła? A sobie myślę, no ale co można z tym zrobić? Ja po prostu dobrze wyglądam i dobrze się z tym czuję. No i mój kolega powiedział, słuchaj, wystartuj w zawodach. Przyznam Wam szczerze, że nie miałam pojęcia o czymś takim, że są zawody kulturystyczne. Kiedyś gdzieś tam w telewizji oglądałam oczywiście ze Stanów różne relacje, natomiast nie wiedziałam, że w Polsce też coś takiego się odbywa. I powiedziałam, ok, no fajnie mieć taką wysportowaną sylwetkę, może by mi coś z tego wyszło, ale ja potrzebuję do tego trenera. A ja tak naprawdę nie wiem, jak ćwiczyć, jak się odżywiać, bo wszystko robiłam po omacku. No i ktoś mi powiedział, słuchaj, to znajdź sobie trenera. Ha, mieszkałam najpierw we Wrocławiu, ponieważ studiowałam we Wrocławiu, tak naprawdę moja przygoda zaczęła się we Wrocławiu, ale szybko z Wrocławia wróciłam do swojego rodzinnego miasta, do Poznania. No i tutaj w Poznaniu zaczęłam szukać trenera. I to wcale nie była taka prosta rzecz, znaleźć odpowiedniego trenera, bo kilku trenerów, którzy rzekomo zajmowali się treningiem kobiet, odmawiało mi i powiem Wam szczerze, nie wiem dlaczego. Słyszałam jakieś pogłoski, dlaczego, bo jestem kobietą, bo ktoś tam ma kobietę i ta kobieta będzie zazdrosna, więc już powoli zaczęłam sobie dawać z tym spokój. Po czym jeden z moich znajomych powiedział, słuchaj, może trafisz do Norberta. Do jakiego Norberta? Kim jest Norbert? No Norbert to jest trener bardzo fajny w Poznaniu, który zajmuje się przygotowaniem zawodniczek. Sam myślę, no dobrze, napiszę do niego, ale podejrzewam, że i tak mi odmówi. Ku mojemu zdziwieniu nie odmówił. Zaproponował termin spotkania. Ja oczywiście już cała w euforii, czekałam na ten dzień, kiedy będę mogła przyjechać, pokazać się i porozmawiać o tym, co dalej ze swoim ciałem robić. No więc nastał owy dzień. Przyjechałam do siłowni Fenix w Poznaniu. Przywitał mnie Norbert. Ja oczywiście byłam bardzo zadowolona z tego, jak wyglądam. I sobie myślałam, nie powinno być chyba problemu, bo chyba będę spełniać wszystkie oczekiwania do tego, aby w przyszłości wystartować w zawodach. Po czym porozmawialiśmy sobie, Norbert wytłumaczył mi, czym są sporty sylwetkowe, z czym to się wiąże, że z utrzymaniem diety, z suplementacją, z treningami, z pewnymi wyrzeczeniami, że to tak naprawdę nie jest zabawa, tylko jeżeli już się decydujesz na start w zawodach, to są pewne rzeczy, z których musisz zrezygnować i pewne i musisz tak naprawdę zmienić swój cały styl życia. Sobie pomyślałam, no dlaczego nie, no zgadzam się na wszystko. No i przyszedł kolejny etap rozmowy. Pokaż swoją sylwetkę, jak wyglądasz. Mówię, no tutaj to już będzie pikuś, bo wyglądam super, tak sobie myślałam. Po czym Norbert stanął, obejrzał mnie poza przodem, bokiem, tyłem. Oczywiście wtedy nie wiedziałam jeszcze, jak poza dzień stawałam po swojemu. I Norbert mówi tak. Nie masz pleców, nie masz nóg, nie masz barków, nie masz tyłka. A sobie myślę, kurde, ale stopa, tak naprawdę nie mam nic. Jedyne co mam to mięsień na brzuchu, ale mięśniami na brzuchu się nie wygrywa zawodów. I powiedział tak, kupa roboty z tobą.
A ponieważ ja jestem konsekwentna w tym, co robię, jeżeli mówię A, to robię to i później jest B i powiedziałam, to co, podejmiesz się, działamy? Działamy. No i tak już zostałam. Od 2014 roku, tak naprawdę w sierpniu, pierwszy raz zawitałam do siłowni Fenix. Jestem w niej do dzisiaj. Trener Norbert Tymczak przygotował mnie do pierwszych moich zawodów, do debiutów, gdzie ku mojemu zdziwieniu swojej kategorii wzrostowej zajęłam drugie miejsce. Byłam bardzo zadowolona i stwierdziłam, że to jest to, co chcę robić. Chcę po prostu startować w zawodach, bo sprawia mi to wielką satysfakcję, pomimo tego, że zmieniłam swój cały styl życia, zrezygnowałam z wielu znajomości, ponieważ wiele osób nie akceptowało mojego nowego stylu życia, ale ja widząc to, co mogę robić ze swoją sylwetką, jak dużo ciężkiej pracy w to wkładam i dostaję nagrodę od życia za to, co robię. Jestem sama dla siebie motywacją, napędzało mnie do działania i do tego, aby cały czas pracować nad swoją sylwetką, bo po pierwsze czułam się w tym świetnie, zdrowie miałam rewelacyjne, mam je dzisiaj rewelacyjne do dzisiaj, świetnie się czuję w kobiecych ciuchach, pomimo tego, że ćwiczę siłowo i wiele kobiet twierdzi, że siłownia robi z kobiet mężczyzn, co jest absolutnie nieprawdą. Ja się czuję bardziej kobieco niż zanim zaczęłam chodzić na siłownię. No i dzisiaj mamy 2018 rok. W tej chwili jestem aktualną mistrzynią Polski. Tytuł ten zdobyłam w tym roku, wiosną. To był tak naprawdę mój cel, zdobyć tytuł mistrzowski, mistrza Polski. Na pewne rzeczy trzeba sobie zapracować, nic nie przychodzi od tak. Ja wiedziałam, że chcę to osiągnąć i robiłam wszystko, żeby do tego celu dojść. Udało mi się, jestem z tego bardzo zadowolona. Mam za sobą chyba już 20 startów. Większość z moich startów to są starty międzynarodowe. Olimpie, Diamondy, startowałam nawet raz w Las Vegas. Także bardzo dużą frajdę i przyjemność sprawiają mi starty, głównie międzynarodowe, niezależnie tak naprawdę od miejsca, które zajmuję, bo czasami jestem trzecia, czasami jestem szósta. Zdarzały się też starty, gdzie nie doszłam do finału, byłam poza finałem, ale wiem, że konkurencja była bardzo duża i wiem, do czego mam dążyć, jak mam zmieniać swoją sylwetkę, aby z tymi najlepszymi rywalizować. Nie wybieram zawodów, gdzie tak naprawdę jest mała ilość zawodniczek i na końcu świata są te zawody, gdzie tak naprawdę nikt nie jeździ, tylko wybieram prestiżowe zawody, gdzie mogę konkurować z najlepszymi, bo to mnie napędza do fajnego działania, do tego, żeby stawać się jak najlepszą. I wam, dziewczyny, naprawdę radzę też, abyście zaczęły robić coś ze swoim życiem, żebyście nie żyły tylko pracą, tylko rodziną, bo znam wiele kobiet, które są matkami, żonami, pracują. Ich doba czasami wydaje mi się, że powinna trwać 72 godziny, nie 24, i ogarniają to wszystko. I cieszę się, że w wieku 34 lat udaje mi się konkurować z tymi młodszymi dziewczynami, 20-letnimi. Można, jestem tego dobrym przykładem i nie będę zwalniać tempa. Mam duże plany, mój najbliższy start też jest bardzo daleko, międzynarodowy, bardzo prestiżowy. Też są to zawody, w których zawsze chciałam wystartować i spełniam swoje marzenia.